Koniec ze skrzypiącymi kołami, niewyregulowanymi hamulcami albo jeżdżeniem na kapciu. Po stacjach naprawy rowerów przy Błoniach, Poczcie Głównej czy Placu Bohaterów Getta Zikit zatroszczył się o to, by rowerzystom wybudować jeszcze więcej takich stacji naprawczych. Dziś firma iBombo zainaugurowała stawianie nowych stacji od miejsca, gdzie w 2014 roku powstała pierwsza taka stacja, czyli od Dworca Głównego. W miejscu starej, która trafiła do regeneracji, ustawiono nową, dużo większą i lepiej wyposażoną, samodzielną stację naprawy rowerów z funkcją podnoszenia jednośladu. Podobne powstaną jeszcze m.in. przy Szkole Podstawowej nr 52 w Czyżynach czy przy ulicy Centralnej. A jutro wieczorem rozpocznie się montaż aż 18 stacji naprawczych w dzielnicy 8. To na ten projekt w budżecie obywatelskim miasta Krakowa mieszkańcy Dębnik najpierw oddali najwięcej głosów, a potem jeszcze w sądzie sami zdecydowali, gdzie w okolicy ich domu zostaną zamontowane stacje.